W listopadzie odbędą się wybory samorządowe, w których społeczeństwo wybierze nowego gospodarza miasta. W szranki z doświadczonymi samorządowcami stanie biznesmen Artur Dyna, który chce zaprowadzić w naszym mieście australijski porządek. Postanowiłem zainwestować w to miasto i poświęcić swój czas. Może uda mi się, jeżeli społeczeństwo pozwoli, zrobić drobne poprawki, które należałoby już dawno zrobić. Jak przystało na kandydata na stanowisko burmistrza, Artur Dyna przygotował już wstępny program wyborczy. Niektóre propozycje są naprawdę zaskakujące. Spróbowalibyśmy ratusz na przykład przenieść już do mojego własnego zamku, który się nazywa Paleje. To byłaby taka pierwsza ciekawa zmiana. No i naturalnie poprawki, zatrudnić młode społeczeństwo, młodych ludzi, żeby tym miastem rządzili zgodnie z demokracją, z wolnością młodego społeczeństwa. Głównym kontrkandydatem biznesmena w walce o fotel burmistrza będzie obecny gospodarz gminy Dariusz Skrobol. Najprawdopodobniej do boju o stanowisko burmistrza włączy się także starosta pszczyński Paweł Sadza. Przeciwnikiem pańskim będzie oprócz pana Dariusza Skrobola najprawdopodobniej obecny starosta pszczyński Paweł Sadza. To groźny przeciwnik dla pana? Ja myślę, że on jest groźny sam dla siebie. On rządzi na swoim terenie i ma stanowisko jako starostę. Społeczeństwo zadecyduje o jego wiarygodności i powiedzmy wykonywaniu swoich działań, jakie wykonał przez ostatnie powiedzmy pięciolecie, czy ileś tam już spędził czasu. Czy program właściciela Palei przekona wyborców? Przekonamy się o tym w listopadzie. Artur Dyna wierzy, że mimo braku doświadczenia jest w stanie dobrze gospodarować naszą gminą. I jeżeli wybierą, to na pewno tego nie pożałują. Zapowiada nam się zatem naprawdę ciekawa kampania wyborcza.